łagodne kołysanie. Ten utwór polega na uruchomieniu wszystkich możliwych, że tak się wyrażę, mediów. Nie tylko samego dźwięku, ale też ruchu, gestu, takiej intuicji artystycznej po prostu. Czasami sobie myślę, że lub może raczej można to ująć jeszcze tak, mianowicie. Chociaż czy nie? Tak. I warto dodać, że super plastyczny kamień, który został pochwalony przez pana Tadeusza, przez to, że można z niego wydawać bardzo różne dźwięki, od niskich po bardzo wysokie. Także dzwoneczek, który używamy w części, nie pamiętam, w której części? To improwizacyjne. Improwizacyjne takie. Ja mam na imię Asia. Również jak wszyscy pozostali, mam kamienie, dzwonek oraz alakast. Ja mam na imię Emilka i tak jak każdy gra w tych kamieniach, niestety bym się złamał, też na dzwonku, który daje bardzo ciekawy, wysoki dźwięk, oraz na cymbałkach, które wykorzystujemy na części, gdzie improwizujemy, bo można wydawać zarówno pojedyncze, bardzo ładne dźwięki, jak i liczne glissando. Nazywam się Zuza i można powiedzieć, że gram na stopie. Oprócz tego na kości, która ma taki podwójny dźwięk. I to odróżnia od stopy. No i na kamieniach, tak jak każdy z nas. Może nie są takie wspaniałe jak Janka, ponieważ nie są duże i płaskie, ale i tak się przydają. Oprócz tego na pudełku z pinestkami to brzmi raczej normalnie, ale ja lubię ten dźwięk. Jestem Ania i w jednej z części gram na glinianym gwizdku, który miał jakąś bardzo ładną nazwę, tylko niestety nie pamiętam jaką, który brzmi tak. Oprócz tego gram na żabie, która nawet trochę przypomina taką prawdziwą, ale tak nie do końca. I na kamieniach, jak wszyscy, czasami na muszelkę, w zależności od tego, co akurat mam bardziej dobre. Konga, konga, gong, tu bigi bambu. Konga, bongos, konga, gong, bongos. Konga, bongos, kabaza, konga, maracas. Bongos, konga, bongos, kabaza, konga, maracas, bongos. Konga, konga, gong, tu bigi bambu. Konga, bongos.
Zygmunta. W dwóch częściach wykorzystuję muszle, które w zależności od miejsca, gdzie docieram, różnią się dźwiękiem i tak jak każdy na kamieniu. Ja jestem Marianna i gram też dosłownie na kilku instrumentach. Ten gwiazdki, które w sumie nie często używam, tylko czasami. Trąbkę, która wydaje bardzo głośne dźwięki. Dosyć śmieszne. No i co? Kamienie, patyki, co nam się znajdzie? Też jestem Asia i gram na dzwonku, na muszelkach przez pocieranie, też na marionkach, tak jak Asia, i na balonie. I mogę pokazać to przygodę. Chciałabym powiedzieć Wam, że się czuję bardzo komfortowo i tak jakbym dobrze wykonała zadanie w takiej świetnej współpracy z kimś, kto szanuje wspólny cel, szanuje wspólny temat. I jestem dumna i cieszę się z tego, że od 17 lat pracuję z dziećmi, z młodzieżą i uważam, że to jest bardzo wartościowa rzecz. Czyli jakby mieliśmy okazję słuchać na przykład pocierania kamyków, my grając na swoich instrumentach, w jaki sposób gdzieś tam się spotykaliśmy, naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe, inspirujące i super. Bardzo zaskoczyło to, jak różne dźwięki można wydawać nie tylko właśnie z kamieni i innych rzeczy codziennego użytku, które z pozoru są po prostu śmieciami lub ozdobami, ale także z instrumentów normalnych, właśnie takich jak skrzypce czy klarny. Bardzo dużo rzeczy zależało od nas samych. Też to wiązało się z przełamaniem pewnych barier, żeby tak uderzyć, żeby nie wiem, nie było to za cicho, ale też trzeba było się zjednoczyć ze wszystkimi, żeby też nie być na solistę, więc też to było, myślę, że bardzo dobre doświadczenie dla nas. Thank you.
takiej określonej linii melodycznej i tego, co mieliśmy grać i tego, co mieliśmy robić tutaj. I też jakby dużo spontaniczności, dużo wolności, fajne dla nas. To ja się bardzo dużo nauczyłem. No, gry na dzwonnicy, na żaby. To tutaj było bardzo ciekawe. Gdyby nie ten projekt, pewnie nadal żyłabym w pewnej nieświadomości, dlatego to jest duża wartość. Samemu się czegoś dowiaduje o tym utworze, że można z niego jeszcze wydobyć inne wartości, których wcześniej nie miałem na uwadze, nie przewidziałem. Na przykład te relacje między muzykami a wykonawcami. Konga bongos! Konga bongos! Naszych uczniów i gimnazjalistów i licealistów jest przyjemnością. Myślę, że przeszliśmy od takiej wstępnej fazy, takiej pewnej niepewności do właśnie uśmiechu i radości, że obcowanie z muzyką naprawdę każdemu człowiekowi przynosi wiele pozytywnych emocji. Natomiast temat muzyki współczesnej można byłoby otworzyć podręcznik do wiedzy o kulturze, co niektórzy kiedyś zrobili lub zrobią jeszcze. No, mamy takie żywe doświadczenie bycia razem, obcowania z tą muzyką. Ja myślę, że też warsztatów muzycznych, dzięki tutaj, prawda, Państwa zaangażowaniu, że to była niewątpliwa przyjemność. Rzeczywiście wszyscy się otworzyli, uruchomili, chyba bez względu na zdolności, talenty i te pierwsze obawy jakieś. Także mam nadzieję, że to wydarzenie pozostaje Wam jak najdłużej w pamięci, że dla wszystkich było naprawdę czymś bardzo ciekawym, no co warto było znaleźć czas. A muzyka, jak widać, jest wszędzie, we wszystkim. I naprawdę przyjemnie jest działać też w takiej dziedzinie, w takiej sferze, mimo że to nie jest mój przedmiot, ale humanistyka, muzyka, myślę, że tony literatury, słowa tutaj recytowanego i muzyki są bardzo bliskie. Utwór Tadeusza Bieleckiego, Łagodne kołysanie. Forma dramatyzowana na klarnet basowy, skrzypce, taśmę i nieformalną grupę wykonawców. Wykonawcy: Michał Kurczyński, klarnet basowy, Dagna Sapkowska, skrzypce. Nieformalna grupa wykonawców. Uczennice i uczniowie 58. Gimnazjum i 8. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV w Warszawie. Łagodne kołysanie.